Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50 i poklikamy sobie troszeczkę lożki, dlatego że od wczoraj trwał m.in. weekend epicki. Oczywiście tych eventów jest bardzo dużo, dlatego że mamy tą całą wielką wyprzedaż, gdzie no tak naprawdę jak widzicie eventów jest od groma, m.in. właśnie weekend epicki, na którym ja wczoraj się przebrałem, więc dzisiaj spróbujemy sobie wbić jakieś levele, spróbujemy coś tam tych lochów poklikać, ale to tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie takie tło do dzisiejszego odcinka, dlatego że są dwie sprawy dość, można powiedzieć, no o wiele ważniejsze po prostu, dlatego że po pierwsze jest to bug, przez który no dość duża ilość graczy naprawdę pokończyła grę, dlatego że bug zaoferował niektórym graczom dwa levele za dużo, za darmo i tak dalej, ale oczywiście do tego zaraz przejdę i opowiem wam, o co dokładnie chodzi. No i druga sprawa to są przecieki legendarnego lochu, które zostały ujawnione wczoraj na streamie Shakesowym na Twitchu, na tym oficjalnym kanale Shakesa, gdzie tam zostały zaprezentowane jakieś grafiki i tak dalej, no to też wam w ogóle pokażę i też to sobie mniej więcej omówimy. Tak jak mówię, lożki dzisiaj tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie takie tło. No i okej, myślę, że lecimy. Może zrobię to w takiej kolejności, że najpierw omówię tego buga, potem sobie poklikamy lochy, a potem na sam koniec pokażę wam jeszcze te przecieki z tego legendarnego lochu. No i zacznijmy od tego. Jak pewnie się już zauważyliście, ja na filmie, gdzie omawiałem tą, można powiedzieć, ten cały event, który ma być teraz na zakończenie lata, informowałem was, że będzie coś takiego jak właśnie takie specjalne paczki u grzybiarza. Myślałem, że to będzie chodziło tylko i wyłącznie o po prostu promocję na grzyby. Jednak nie, zostały wprowadzone specjalne paczki, które można zakupić jeszcze raz i tak naprawdę to są te same paczki, które możecie zakupić od startu swojej postaci. Jest to bodajże pierwsza, druga, trzecia i czwarta paczka. One tam dają wiadomo, na start to jest tam smokogryw, nieśmiertelka i tak dalej. Druga paczka to jest jeden pełny level, czyli na przykład jakbym miał teraz 309 level i pół, to zakupić, jak zakupię tą paczkę, to będę miał 310 i pół, więc daje mi, tak jak mówię, jeden pełny level. Trzecia paczka to są tam jakieś chyba klepsydry, jakieś tam dusze i kryształy, o ile się nie mylę. No i czwarta paczka to jest tam mniej więcej to samo. I właśnie ta letnia wyprzedaż to jest po prostu możliwość zakupienia tych paczek jeszcze raz. Nie wszystkich, bo łącznie ich jest chyba 7 albo coś takiego, tylko po prostu pierwszych 4. No i problem pojawił się z drugą paczką. Druga paczka, która dawała właśnie ten jeden pełny level. W teorii nie wiem, czemu to tak działało, bo jak wiemy, jak kupujemy tą paczkę tam na starcie swojej postaci, no to wszystko jest git, a tutaj niby ta sama paczka, niby to samo, tylko tam graficzki zostały zmienione. Ja już tych paczek nie mam, bo już wykupiłem je na każdym koncie, więc jakby nie zaprezentuję wam tego. W każdym razie, no kto tam sobie wejdzie w grzybiarze, to będzie widział, to się po prostu jest zmieniona nazwa. To są te same pakiety, tylko tam jest jakaś palmowa paczka czy coś takiego, no takie śmieszne nazwy. I właśnie z tą drugą paczką pojawił się problem. Dlaczego? Ano dlatego, że już wam tutaj zaprezentuję. Proszę bardzo, jest to konto Furakena, który zakupił sobie właśnie tą drugą paczkę, zakupił ją od razu po północy z czwartku na piątek, no i jak widzicie nie dość, że wyzerowało mu jego aktualny stan expa, czyli tam na przykład powiedzmy miał ponad połowę levela, ma tyle, no to jeszcze ma expa na minusie, minus tam prawie 2 miliardy expa, także no jest to dużo, nie? Jest to dość dużo, no i jakby dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, nie wiem dokładnie jak to działało, coś tam mówili, że jak się miało ponad, na takim właśnie wyższym poziomie, jak się miało ponad połowę expa, to wtedy to się zerowało i taki błąd dziwny występował i tak dalej, nie mam pojęcia jak to działa w ogóle, w każdym razie no był taki błąd i dotknął dużą ilość graczy. Wiadomo, że to było z czwartku na piątek, to była noc, gdzie te pakiety się pojawiły, więc raczej nikt nie myśli w nocy, jeszcze prawie w środku tygodnia, o tym, żeby lecieć na grę i kupować pakiety, więc dużej części osób to nie dotknęło, ale jednak też z drugiej strony dużą część osób to dotknęło. No ale to nic, pojawił się bugfix tak zwany, pojawił się on chyba w piątek przed godziną 10, gdzie jakby to zostało naprawione. Zostało to naprawione w taki sposób, że po prostu ten exp został zwrócony i tak dalej. No i wszystko by było spoko, gdyby nie to, że ten bugfix dodawał dwa levele za darmo. Czyli załóżmy, Furaken miał mieć tam 601, miał przed zakupem paczki 611 level, po zakupie paczki powinien mieć 612, natomiast teraz załóżmy ma 614, no nie? Mniej więcej to tak działało, strasznie dziwne to było, niektórzy dostawali dwa levele, niektórzy jeden, więc no mówiąc szczerze, nie mam pojęcia o co chodzi wychodziło właśnie po resecie serwera i wprowadzeniu tego bugfixa, oj, to wam później pokażę, to tam sobie omówimy, po wprowadzeniu właśnie tego bugfixa coś takiego nastąpiło. No i teraz tak, wejdźmy sobie na przykład na W40, gdzie jakby część osób zostało dotknięte tym bugiem, no i między innymi został dotknięty In Your Face. Zobaczcie, jak ktoś śledził serię z W40, jak ktoś gra na tym serwerze i tak dalej, no to wie, że In Your Face miał około 1 level przewagi nade mną, więc no jeżeli kupilibyśmy oboje tą paczkę, no to on powinien mieć teraz powiedzmy 456, ewentualnie początek 7, natomiast no ja mam 455. In Your Face kupił tą paczkę w nocy i dostał właśnie 2 levele za darmo i teraz leveli łącznie przewagi ma nade mną 4, gdzie no tak naprawdę no to jest bardzo dużo, nie? No na tym etapie 2 levele to są 3 miliardy expa, gdzie no ja już tego nie odrobię, po prostu tego nie odrobię, no nie będzie jak, nawet tego jednego bym nie odrobił, no ale 1 level to jeszcze jest tam, wiecie, z przymrużeniem oka, no nie? No ale jednak 3 levele no to już jest naprawdę sporo. Co za tym idzie, no właśnie, no tak, no w sumie to dostali 3 levele, bo on teraz by miał 456,5, no powiedzmy, chociaż może jakieś lochy poklikam, nieważne, 2-3 levele, to jest właśnie to, co można powiedzieć twórcy dali graczom, co niektórym oczywiście za darmo. No i co? I co wy na ten temat sądzicie? Możecie mi napisać w komentarzach, no bo dla mnie to jest no dość słaba sytuacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wczoraj była dość mocna dyskusja na tawernie Shakesowej na Discordzie, no i Leander pisał, że nie są nic w stanie zrobić, że jakby to już tak jest i tak zostanie i tak dalej. Nie oczekiwałbym tutaj cofnięcia leveli, bo jakby tego nigdy nie robili, no ale ci gracze, którzy są pokrzywdzeni, bo na przykład dostali 1 level, bo kupili tą paczkę dopiero po tym właśnie bugfixie, no to wydaje mi się, że nie wiem, albo powinni zwiększyć levele z paczki i dodać tam, nie wiem, zamiast tego 1 levela to te 3, żeby to się wyrównało. No nie mam pojęcia, no na pewno byłoby jakieś rozwiązanie, no ale niestety jak widzicie, no nie ma rozwiązania i jakby no zostaje to sobie tak o, po prostu tak o, gdzie właśnie w tym momencie zamiast 1 levela przewagi, no to In Your Face ma tych leveli przewagi właśnie w tym momencie 4, także no dość słabiutko i tutaj nie wiem, czy ktoś jeszcze na tym skorzystał, nie zauważyłem, tak naprawdę tylko i wyłącznie właśnie In Your Face mi się rzucił w oczy, tutaj jeszcze chyba Crazy Man, który też już ma więcej expa od nas, a był do tyłu, albo coś poklikał w lochach, albo po prostu też na tym skorzystał, no ale w każdym razie no wiadomo, no tutaj ta ścisła czołówka, no to najbardziej In Your Face. No i co mogę powiedzieć, no słabiutkie, moim zdaniem słabo, że w ogóle do czegoś takiego doszło. To wygląda tak, przy każdej możliwej aktualizacji jakiegoś kontentu i tak dalej, to wygląda tak, że oni w ogóle tego nie testują, bo jakby co by nowego nie wprowadzili, to jest to zbugowane i są to mniejsze albo większe bugi, przeważnie jakieś tam bardzo nie wpływają na rozgrywkę i szybko są naprawiane, no ale ten już wpływa, no to są 3 miliardy expa znikąd, po prostu tak o, ktoś nie będzie o tym wiedział, wejdzie sobie na serwer, zobaczył, ale on ma przewagę, no ale nie będzie wiedział, że na przykład właśnie dostał te 2 levele, czy tam 3 nawet za darmo, bodajże 3. Także no niestety tak to wyglądało. Oczywiście W40 pokazuje, bo to jest najbardziej widoczne w tym momencie, natomiast jeszcze wam tutaj mogę pokazać na przykład S38, serwer polski i tak dalej, mamy tutaj Blood Knighta z Grecji, kolegę, który grał łowcą demonów, on bodajże gra cały czas na expa, dlatego że jego statystyki w porównaniu do nas no, są bardzo mierne, jak widzicie tutaj zręczności jest 4000 mniej i HP on ma 3500 mniej, no to no duża jest różnica w tych statystykach, tak ogólnie rzecz biorąc, on prawdopodobnie ciągle idzie na expa, ale mimo wszystko mieliśmy tego expa mniej więcej na równi ze sobą, mniej więcej tyle samo, czy on tam miał też 1 level do przodu, coś w tym stylu, no a teraz jak widzicie on ma 459,5, my mamy początek 457, więc też zakupił ten pakiet od razu po północy, no i też na tym skorzystał. No nie wiem, jest duża wrzawa na ten temat, Strider, który się wypowiadał, sorry, że tak się w ogóle rozgaduję, no ale wydaje mi się, że to jest rzecz warta poruszenia. Strider, który na ten temat się też dużo wypowiadał, też nie skorzystał z tego błędu, natomiast z tego co pisał to około 1/3 tutaj top 30 świata skorzystała właśnie, to są w ogóle stare levele, to jakby nie jest aktualna ta topka, więc tym się nie sugerujcie, że tu Furaken ma ten, który powinien mieć, bo to jest stare. W każdym razie Strider, który gra od niektórych stąd o 4 lata krócej na swojej postaci aniżeli reszta, który próbuje jakby ich dogonić mimo wszystko, no to z tego błędu nie skorzystał i i obliczył, tam stawiał post na forum niemieckim, że ten błąd jego, bo on jest takim gościem, który wszystko przelicza, wszystko tam stara się optymalizować i tak dalej. I obliczył, że około 2-3 lata zajmie mu nadrobienie tego błędu, który playa, twórcy po prostu gry, tam deweloperzy i tak dalej, który zrobili, no bo po prostu, no wiecie, no tutaj na taki Furaken, wiadomo ile by mu zajęło wbicie na takim poziomie tych dwóch leveli, a tutaj dostaje je tego od buta, no tam dochodzi kalendarz i tak dalej, no ale wiecie o czym mówię, to jest po prostu 3 miliardy expa za darmo, gdzie na takim levelu, no z misji tego expa leci naprawdę bardzo malutko. Więc tyle, możecie dać znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co sądzicie o tym błędzie. Ja szczerze mówiąc też, no delikatnie mówiąc, mi się tutaj odechciało troszeczkę, biorąc pod uwagę, że i tak ten In Your Face był strasznie do przodu i tak dalej, tu jeszcze dochodzi ten bonus profesji, który on ma ogromny i to wszystko, no a tutaj nagle jeszcze kilka leveli do przodu. Słabo, nie? Słabo moim zdaniem, no i coś takiego nie powinno mieć totalnie miejsca, jak już się zdarzyło, no to powinno to zostać jakoś zwrócone, nie wiem, powinni cokolwiek zrobić, czy dać właśnie więcej, dać te levele po prostu zaległe tym osobom, które kupiły pakiet, a dostały tylko jeden albo coś, no na pewno da się to zrobić, na pewno mają jakieś logi, na pewno mają cokolwiek, no a niestety z tego ich stanowiska wynika, że po prostu tak się stało i tyle, i jedni dostali 3 levele, drudzy dostali 1 i to wszystko, nie? I na tym zakończymy temat. Moim zdaniem słaba opcja, ale tak jak mówię, wy wypowiedzcie się w komentarzach, kto tam chce, no a my już sobie lecimy właśnie tutaj na naszego Magusia na W50, no i zobaczymy, czy uda nam się coś pocisnąć. Głównie się tutaj znowu skupię na strefie mroku, dlatego że mamy dzisiaj event Kowala, oczywiście jutro też będzie i wczoraj był, no i dzięki temu będziemy mogli rozmontować te wszystkie epiki, które nam tu polecą, więc może jakiś fajny progresik zrobimy. Zanim jednak to, jak my tu w ogóle stoimy z portalem 7%, no to ja sam 7% nie zbiję, to mniejsza z tym, ale może uda nam się ten portal zbić dokładnie. Udało nam się, od razu sobie tutaj zapiszemy, czy coś się wydarzyło od ostatniego odcinka, który był nie tak dawno. No nie, w sumie to nie. Tak naprawdę nic dużego się nie wydarzyło, jedyne co to chyba tak, dokładnie, mamy jedną więcej platynkę tutaj, więc jedynie dwie nam zostały, żeby już zmaksować tą arenę, no i jakiś tam portal chyba ubiłem między innymi, dokładnie 26 sierpnia, więc tak naprawdę to wszystko. Dobra, lecimy, cyrk grozy na początek, mamy tego morderczego klauna Adolfika, z którym już się męczyliśmy w poprzednim odcinku, no i mam nadzieję, że on dzisiaj w miarę szybko nam padnie. Tak jak mówię, przebraliśmy się, jak widzicie w tym momencie mamy tak i temki, wszystko ulepszone razy 5. Broń nie jest wybitna, aha, ja w ogóle runy nie zmieniłem w broni, dobra, to musimy zrobić, wczoraj to miałem zrobić i zapomniałem, jakie ja tu mam runy, no to 21% weźmiemy, bo to jest największa, teraz już chyba 22 już mogę mieć, ale nie będę teraz szukał, więc dobra, zmienione. Całe szczęście, że ten portal pokonaliśmy, bo potem bym sobie pluł w brodę. Broń nie jest wybitna, nie jest to jakiś tam duży rozrzut i tak dalej, ale może jeszcze jutro jakiejś broni poszukam. Wszystko zależy od tego, ile dzisiaj wbijemy tych leveli. No a mam nadzieję, że troszkę nam się uda mimo wszystko. Chciałbym jakiś 315 level, ale nie wiem. To może być, szczerze mówiąc, dość ciężkie, biorąc pod uwagę, że tutaj jak widzicie, no ten klaun jakoś nam nie chce paść, ale dobra, udało się. Cyrk grozy mamy zamknięty. Mamy również jakiś hełmik dla wojownika plus 68, więc bardzo dużo, tylko że niestety musimy jeszcze runki zamienić, te runki też będę musiał ogarnąć, żeby mieć już te 6%, to i tak nam w sumie da 3 itemki, no i potem sobie tylko wymieniać te 3, ale to później ogarnę, jak tam będziemy mieli wolną chwilę, może na legendarnym lochu, bo wtedy nam będzie tych epików dużo lecieć, wiadomo jak to wygląda. Dobra, czyli tak, klaun Adolfik pokonany, tu mamy wymienione, lecimy dalej, mamy starą duszę, no i zobaczmy, jak to wygląda z tą starą duszą. To jest znowu wojownik niestety, więc no może nie być tak łatwo, ale okej, udało się pokonać, no i mamy 310 level, super. Mamy przy okazji jakąś różdżkę, 21% jak widzicie od runki i zobaczmy, o kurde, ona nam daje bardzo dużo, no to podmienimy zdecydowanie, mimo że to jest na wszystkie cechy, no to zobaczcie. Nie wymieniałem oczywiście itemków pachołkom, jak widzicie oni się tutaj póki co sami ubierają, dlatego też nie będę po prostu na ten moment tego robił i w sumie możemy coś rzucić do kibla, mamy jakiś łuczek i on daje plus 100, no to właśnie o tym mówię. Jak w ogóle stoimy z wiedźmą, bo ja tutaj przestałem śledzić, tak szczerze. jak to w tym momencie wygląda, 63,5%, póki co dwa te czary, no fajnie by było jakiś czar na broń albo na rękawice, to by nam na pewno w tej strefie mroku bardzo pomogło, no ale w tym momencie raczej nie będzie to takie proste. Dobra, w sumie dwie bronie wymienione, Magusiowi dało tam, nie wiem, chyba ze 150 średnich, zwiadowcy dało 100, więc też bardzo, bardzo fajnie. Teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, no liczę, że on też padnie dość szybko. W tym momencie, jak widzicie, te pachołki są tak troszeczkę traktowane, można powiedzieć, po macoszemu, dlatego że no właśnie to, co mi tam wyleci, to co tam z kibla czy coś, no to im daję, ale tak generalnie to ich nie przebieram. Wiadomo, że na ten moment nie ma co, bo po prostu te levele jeszcze szybko wbijamy. Potem się to w miarę unormuje, tak jak na wszystkich naszych innych klasach. No i okej, zobaczmy, czy tego zwiadowcę uda nam się pokonać. Tam mu zostało chyba 785 tysięcy HP. No i dobra, udało się, mamy 311 level, super. Mamy znowu jakiś hełmik tutaj dla Barbara, no ale oczywiście nie wymieniamy. Oczywiście może to polecieć od razu do rozmontowania. Dobra, mamy Magusia, zlepek potępionych dusz, no i dokładnie, magowie są na tyle fajni, że padają nam praktycznie od razu. Czy ja tu w ogóle mam bonusy z run dobre? Dobre mam, bo ostatnio troszkę ich przebierałem, więc mogłem coś tam przeoczyć, ale wszystko jest git. No i dobra, i teraz mamy biczownika. Biczownik to jest wojownik, zobaczmy, czy jego się jakoś tam w miarę szybko uda pokonać, czy też nie. Fajnie to idzie w tym momencie, nie? Zauważcie, że bardzo, bardzo fajnie to idzie, jeżeli chodzi o te lochy, że póki co nie wydajemy jakoś tam bardzo dużo grzybów, a mimo wszystko te lożki nam padają. Więc to jest na pewno na plus. No ale zobaczmy, teraz chyba będziemy mieć, w ogóle jeszcze nam zostało 5 do ubicia tak naprawdę, więc mimo wszystko spoko. No ja bym chciał, sporo, ja bym chciał to piekło dzisiaj zamknąć, ale czy to nam się uda? No musielibyśmy mieć farta i musiałoby to padać szybko w miarę, nie? Przynajmniej tam z jeden przeciwnik, żeby padł za jakąś małą ilość grzybów, to może by była szansa. No ale dobra, klikamy, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli chodzi o to piekło, to w tym momencie już nam chyba sporo wojowników zostało, tak mi się coś wydaje, o ile się nie mylę, więc no zobaczymy po prostu jak to wyjdzie. Ten biczownik póki co, no pierwsza próba była fajna, no ale w tym momencie już jakoś tam to nie chce łatwo nam niestety paść. Zobaczmy, 404 poziom on ma, to jest właśnie problem z tymi wojownikami, że oni nie są jacyś prości do pokonania, ale w sumie ze zwiadowcą też się męczyliśmy, więc tak naprawdę generalnie koniec końców wychodzi na to, że magowie tutaj są najłatwiejsi dla nas, no ale okej, został pokonany, no i mamy jakieś rękawice plus 102, właśnie o tym mówię, że teraz ci pachołkowie się można powiedzieć przebierają dość łatwo. Także nie ma co tutaj się spinać. W sumie to mogłem tamten wisiorek zostawić, bo on miał punkty życia 6%, a ten ma tylko 3%, no ale mniejsza z tym. Aha, nie robiłem w ogóle dzisiaj walk pupili, to możemy sobie też zrobić na odcinku w miarę szybko. No tutaj się za wiele nie zmienia, no póki co już karmimy tych, których po prostu robiliśmy na przejściach, nie? Więc tutaj już się zbliżamy do setki siedmiornicy. Tą syrenię chyba już powinniśmy pokonać, przynajmniej mam taką nadzieję, bo już fajnie by było ją złapać. No dokładnie, pokonamy, więc super, dzisiaj sobie ją złapiemy, jeżeli nie zapomnę. No i co? I chyba tyle. I kogo my tutaj mamy? Mamy jakiegoś Bushido, spróbujmy go ziemią pokonać, mimo że to może nie być takie proste. W co on tutaj poszedł? W kiciura, no właśnie. No to chyba będzie po ptokach niestety, biorąc pod uwagę, że tą ziemię mamy najsłabszą. Teraz tak, tu spróbujmy mrokiem. Udało się, teraz mamy W50, powinniśmy światłem, a nie, on poszedł też w kiciura, no niestety, takie życie na serwerach międzynarodowych, gdzie idą w tego kiciura, no i dobra, tu pokonany i tu dokładnie, chyba też powinniśmy pokonać i udało się pokonać, 3-2, nie jest najgorzej, mieliśmy taki okres, gdzie byliśmy w top 5 tutaj, pupili, no ale w tym momencie, jak sami widzicie, troszeczkę spadliśmy, no ale co zrobić, no powiem wam, że jeżeli chodzi o pupile, to jest bardzo mocny serwer, nie, wreszcie ludzie na tych międzynarodowych serwerach, można powiedzieć, że się nauczyli grać, jeżeli chodzi o pupile, bo przeważnie tutaj nie umieli totalnie przejść robić, było to robione w cały świat, no a w tym momencie jak widzicie no już jakoś to wygląda. No i okej, lecimy dalej, mamy piekielnego ogara. Piekielny ogar to jest po raz kolejny zwiadowca, to jest 7, 10 to jest chyba wojownik. Czy my jeszcze trafimy na jakiegoś maga? Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że już tutaj magów nie będzie do końca. Na początku było 2, potem był jeszcze 1, chyba tam jako 5. No a w tym momencie chyba już magów niestety nie spotkamy na swojej drodze, a szkoda. Mamy 312 level, więc no nie ma tragedii. No ale mimo wszystko dobra, udało się. 313, super. Bardzo dużo expa to daje w tym momencie. No i zobaczcie, mamy coś, co daje nawet, mimo że jest na wszystkie cechy, to daje Kunegundzie bardzo dużo. Zobaczmy jak tu, temu daje nie za dużo, temu nie, no to dobra, to Kunegundzie ma od razu dziurę, wymieniamy, niech to będzie, nawet miała ten trinket bez, co ciekawe, runy żadnej. Lecimy dalej, no i teraz mamy wojownika, okej, no w miarę szybko to padło. tych dwóch, więc może i tutaj ten wódz z Minecraft również w miarę szybko padnie i zostanie nam tylko dwóch do pokonania. Czy tych trzech generalnie w piekle da nam 315 level? No, powiem wam, że albo da, albo będziemy bardzo blisko tego, więc nie mam pojęcia, no ale jestem dobrej myśli, tylko no kurczę właśnie, żeby to padało, nie? W sumie mamy jeszcze trochę golda, to możemy wrzucić tutaj w inteligencję, zawsze to troszeczkę nam da, powiedzmy, w tych walkach, pewnie nie za dużo, no ale lepsze to niż nic. No i dobra, klikamy dalej i zobaczmy, czy coś się tutaj urodzi ciekawego z tym wodzem Minecraft, czy niestety nie. No w tym momencie nawet prób bliskich za bardzo nie ma. Jakieś tam było 12 milionów, jakieś tam było, o teraz 11, no ale generalnie jak widzicie, to troszkę się z nim męczymy, tam znowu 6 milionów, no ale to tak przeważnie wygląda w tej strefie mroku, że nie ma bliskich prób, nie ma, nagle go ubijamy, no to jest wojownik, więc tutaj dokładnie Kunegunda musi podziałać, no i super, mamy jakiś pierścionek, no temu daje niby plus 8, ale to by trzeba dziurę robić, więc nie za dużo, temu nie za dużo, temu nie za dużo. Dobra, idzie do rozmontowania, nie będę już tutaj marnował grzybów na dziury i inne takie. Adwokat Diabła to jest wojownik, dokładnie, no i chyba ostatni to również będzie wojownik, więc tutaj dość ciężkie to zamknięcie tego piekła, ale jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że i tak mimo wszystko będziemy w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę, że ci wojownicy nie są tam jacyś bardzo odbiegający od siebie, jeżeli chodzi o HP, jeżeli chodzi o tam poziomy i statystyki przede wszystkim. Więc mimo wszystko wydaje mi się, że będziemy w stanie to zrobić, tylko pytanie, ile grzybów na to będziemy musieli wydać, bo jeżeli dużo, no to chyba się wstrzymam, ale jeżeli nie dużo, no to będzie super. No jeżeli jego byśmy pokonali niedługo, mniej więcej, no to byśmy mieli jeszcze trochę grzybów, żeby właśnie tamtego poklikać i ewentualnie spróbować to zamknąć. Tam była próba, niecały milion ponad mu został, więc no niestety unlucky mimo wszystko. No ale zobaczmy, jak to się dalej rozwinie z tym adwokatem diabła. No kurczę, liczyłem, że to szybciej padnie, szczerze mówiąc. Liczyłem, że szybciej, ale zobaczymy. On ma 8127 siły, nie pamiętam ile tamten ma, ale to w sumie nie ma co się na to tak naprawdę patrzeć, bo tak jak mówię, no to piekło to jeszcze idzie w miarę szybko zamknąć i dopiero później, jeżeli chodzi o 13 piętro i tego typu lochy, no to dopiero się pojawiają schody, ale okej, no klikamy, zobaczymy, to jest nasz tak naprawdę jedyny cel, chociaż poczekajcie, bo my tu mamy 313 level, jakbyśmy jeszcze trochę tornada poklikali, dobili ten 314, to tornado w tym momencie nam pada bardzo łatwo, no ale my tu i tak no nie chcemy za bardzo, no bo tych itemków widzicie, że sporo musimy sprzedawać, no i dokładnie, 314 level, więc bardzo łatwe. Broń sobie damy do kociołka, te dwie możemy w sumie na razie zostawić, póki mamy jeszcze jedno miejsce wolne, troszeczkę znowu nam inteligencji wpadnie, no widzicie, to tornado wpada bardzo łatwo, ale no nie chcemy na razie się chcemy skupić na tym piekle, żeby to po prostu już domknąć, no i dobra, level dobity i zobaczmy, czy to nam w ogóle coś dało, jeżeli chodzi o tą walkę z tym adwokatem, bo jeżeli nie, no to szkoda. Zamkniemy to piekło, 13 piętro raczej od razu nie ruszymy, raczej będzie problem z tym 13 piętrem. Więc dzięki temu, oczywiście mówimy o mroku, więc dzięki temu będziemy mogli się skupić na innych lochach, między innymi będzie to właśnie tornado, no i tam jakieś lożki w strefie światła, bo na pewno one również będą możliwe do ubicia. No ale dobra, no ten adwokat diabła coś nie chce padać niestety, tu jeszcze nam około 1,5 levela mi się wydaje, no chociaż nie, 1,5 to może przesadziłem, no ale na pewno ponad 1 level jeszcze czeka na nas w tym piekle, no a jeżeli się nie uda go pokonać, no to będzie na pewno szkoda, to chyba się po prostu zatrzymamy na tym 314. No ale liczyłem, że to zamkniemy, nie? Zwłaszcza, że w miarę szybko te lochy padały wcześniej, to tak liczyłem, że to zamkniemy, no ale to jest właśnie blokada wojownikami. To jest właśnie to, że ci wojownicy naprawdę nie są tu za bardzo łatwi do ubicia, no i przez to nas blokują, nie? Więc tak to wygląda, czyli chyba 315 nie dobijemy, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jesteśmy blisko, więc i tak nie wygląda to wszystko najgorzej. No tutaj no nie widzę opcji, na ubicie go, mimo że mają bronie zmienione, pachołki, no to tutaj widocznie nie chce jakoś tam bardzo Kunegunda zaszaleć z unikami albo coś, mimo że widzieliśmy, że była jedna próba, tam ponad milion zaledwie, no ale trudno, chyba się nie uda. Dobra, kończymy klikanie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 314 level wbiliśmy, chyba mieliśmy 309, więc 5 leveli dzisiaj dobite, no i pewnie kwestia czasu, trochę tam jeszcze tych statystyk nam dojdzie i tego wszystkiego, i w przyszłym tygodniu może nagramy odcinek, gdzie zamkniemy to piekło, no i przede wszystkim tutaj zajmiemy się tym tornadem i tutaj tą strefą światła. Widzieliście, że tornado padało praktycznie za jednego grzyba, więc no będzie co robić na pewno jeszcze na tym magu. Także okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o content klikaniowy. Mamy już tutaj 24 minuty, no i na sam koniec pokażę Wam, o co chodzi z tym legendarnym lochem. Włączę Wam obrazek, to jest bodajże ten, dokładnie. Mam nadzieję, że tutaj dobrze to wszystko widać, ja Wam jeszcze powiększę i sam sobie włączę na drugim monitorze, żeby... Dobra, żeby to samemu widzieć. No i tak, jak widzicie, mamy to złączone w taki jeden obrazek, generalnie są 4. No i tak, w lewym górnym rogu widzimy po prostu przeciwników z tego lochu, na to wychodzi. W prawym górnym rogu widzimy gameplay tych przeciwników, w sensie jak po prostu wygląda ten loch. Loch ma być zatytułowany coś w stylu, w tłumaczeniu na polski, diabelna impreza firmowa, czy coś takiego, diabelska, bardziej może impreza firmowa, coś w tym stylu, także taki ma być tytuł. No zresztą widać, że tu są jakieś serpentyny, jakieś tam generalnie baloniki i tak dalej, jeżeli się nie mylę, więc w prawym górnym rogu widzimy, jak ten gameplay wygląda. No i co, no za wiele się tu nie zmieniło, jak widzicie, oprócz grafiki, no ale w lewym dolnym rogu znowu tego obrazka, w prawym górnym, o ile wiecie, o co mi chodzi, widzimy, że mamy takie 3 kółeczka jakby, no i te kółeczka wyglądają tak, jakby tutaj, no nie wiem, jakby jakieś spele tutaj miały być albo coś takiego, może jakieś, no coś w tym stylu, nie? Kto tam grał w jakieś MMO albo coś takiego, to wie, o co mi chodzi, więc no ciekawe, nie? Ciekawe, o co tutaj będzie chodzić. No i dobra, jeżeli chodzi o obrazek w lewym dolnym rogu, no to mamy to samo co ostatnio, czyli tam postęp, ile ubiliśmy potworów, ile golda, ile kluczy, ile tam otworzonych skrzynek. No i jak widzicie, mamy takie ciekawe dość karty. Karty, które nam pokazują od 1 do 25, czyli 1/4 lochu. Później jak widzicie, mamy 26,50, no i tam dalej pewnie będzie 51,75, no i dalej ostatnia to będzie 76,100. Więc jakby no loch wiadomo, że jest podzielony na takie 4 części, no i my jakby możemy sobie kliknąć, no po kolei pewnie będziemy mogli klikać, nie? Tylko po prostu jest to zmieniona grafika. No i na górze, w tym lewym dolnym rogu, na tym obrazku, na górze nad tymi stage'ami, można powiedzieć, znowu mamy te takie 3 kółeczka jakby, jak widzicie, są takie łańcuchy, no chyba wiecie, o czym mówię, nie? Mówię o obrazku w lewym dolnym rogu cały czas. Mamy takie łańcuchy pod tymi statystykami. Też właśnie są te 3 kółka, tak jakby to było no, na jakieś spele czy na coś. No nie mam pojęcia. Jak będzie już bliżej tego lochu, no to wtedy się dowiemy. Aha, jeszcze najważniejsza rzecz. Kiedy tego lochu możemy się spodziewać? Prawdopodobnie na Halloween albo Oktoberfest. Raczej strzelałbym na Halloween, dlatego że pierwszy raz, no zresztą po nazwie możemy wnioskować i po tych grafikach, że raczej to będzie pod Halloween i no właśnie wtedy pojawił się pierwszy loch legendarny, nie? Dokładnie rok temu na Halloween, więc teraz też pewnie będzie to wszystko na Halloween. No i w prawym dolnym rogu obrazek również mamy ten gameplay, również mamy do wyboru oczywiście drzwi, znaki zapytania, widzimy te grafiki, więc no generalnie mechanika lochu wiadomo się nie zmienia, no ale mimo wszystko jakieś tu nowości dochodzą, jakieś zmiany grafik i takie inne pierdółki. Więc dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, ja tutaj już chowam to. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu i opisie i wbijajcie na Twitcha, na którym póki co nie ma live'ów, ale możecie zafollowować, bo jak będzie coś ciekawego, to live'ik się odbędzie. Chyba tyle, także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!